Czołem. Chcielibyśmy dziś przedstawić Wam nasze nowe rozwiązanie, jakim są drewniane puzzle do Ozobota. Na pewno doskonale wiecie, że układanie puzzli niesie ze sobą dużo korzyści. Pozwala na rozwijanie wielu umiejętności i zdolności. Układanie puzzli to świetny trening pamięci, ćwiczy też naszą koncentrację. Pozwala rozwijać widzenie przestrzenne, które jest niezwykle ważne podczas kształcenia umiejętności matematycznych i technicznych. Narzędzie dydaktyczne, jakim są nasze puzzle, w połączeniu z Ozobotem świetnie sprawdza się podczas nauki programowania, jak również podczas regularnych zajęć lekcyjnych. Dzisiaj zajmiemy się podstawowym zestawem drewnianych puzzli do Ozobota, który składa się z 96 elementów, które możemy podzielić na kategorie. Spójrzcie, mamy puzzle startu, puzzle linii prostych, zakrętów, mamy skrzyżowania, skrzyżowania typu T oraz puzzle z komendami. Te puzzle z komendami są tymi samymi poleceniami, które wykorzystujemy podczas programowania przez rysowanie. Ten podstawowy zestaw drewnianych puzzli w nasze ręce oddaje takie komendy jak jedź prosto, skręć w prawo, skręć w lewo. Możemy również zmieniać prędkość naszego Ozobota, wydając komendy turbo czy jedź wolno. W każdym zestawie puzzli znajduje się instrukcja. W instrukcji znajdziecie opis każdego puzzla. Mamy również pole do kalibracji naszego Ozobota oraz kilka przykładowych aktywności, kilka przykładowych kart, w jaki sposób możemy wykorzystać Ozobota razem z puzzlami. To co? Zaczynamy!